pani zapytała o szkołę mundurową i pani wskazuje, że to były przesłanki. Po prostu jest to proces, który się odbywa w latach. A jego przyczyną jest m.in. demograficznie pustoszejące placówki, gdzie liczba oddziałów, jak wiemy, poniżej dwóch. Szkoły mundurowej były względnie wyłącznie, jak to pani powiedziała, pustosze. Jak odwołam się do zapisów uchwały, program rozwoju miasta Białegostoku, gdzie zapisane zostały potrzeby bieżącej optymalizacji i racjonalizacji sieci szkolnej. A tak prostym językiem nie było ludzi, dzieci w szkole mundurowej? Po prostu szkoły były... Ta mundurowa szkoła. Jeżeli jest rocznie 5000 i 5000 młodzieży, trzeba skierować i dać im propozycję wyjścia do 16 szkół albo 18. Dziś się okazuje, że w trakcie rekrutacji oddziały były puste, bo po prostu młodzież ich nie wybierały. W tej mundurowej? Tak było? Między innymi w tej szkole oddziały były puste. Wystarczy sobie. Niepewne, przynajmniej nie gwarantujące minimalnej liczebności. Sąd urzędu prowadzi sprawę pracownicze nauczycieli i zna kwestie zmian organizacyjnych, redukcji oddziałów. Także tu proszę pozostawić. Mistrz demograficzny swoje zrobił. Jakich kwoty przeznaczone są z budżetu miasta na oświatę i jakie są faktyczne potrzeby w tym zakresie? Jaki poziom? Poziom subwencjonowania oświaty w Białymstoku, tak jak i w Polsce, to jest poziom 65% środków potrzebnych na zadania oświatowe, na budżet edukacji. To jest 65%. 67%. A pozostałe środki, czyli 37 albo 35%, to są środki, które pochodzą z dochodów mieszkańców. Zgodnie z zapisem artykułu 5 ustawy. Czy te środki są wystarczające na pokrycie wszelkich potrzeb związanych z funkcjonowaniem? Potrzeby zdecydowanie mogłyby i są na pewno większe, natomiast budżet miasta, który jest przyjmowany w drodze uchwały Rady Miasta Białegostoku, i budżet w tym edukacji jest budżetem, który następnie poprzez plany finansowe realizowany jest dotyczący. Potrzeby są zdecydowanie dużo większe. Większe, a możliwości są budżetu takie, jakie wynikają z przyjętego budżetu. I to było ostatnie pytanie. Nie? Bardzo proszę. Przedostatnie promocji, bo już są... Czy słyszała pani o karceniu dyrektorów za niesubordynację przez powodę? Nie znam takich przypadków. Nie znam przypadków karcenia dyrektorów przez powodę. Czy mogłaby się pani odnieść do zarzutu faworyzowania niektórych placówek oświaty kosztem innych? Już się pani odniosła, swoje zeznania, już wszystkie jednostki są aktowane. Proszę powiedzieć, czy istnieje jakiś akt prawny, który reguluje kwestię przyznawania funduszy na remonty w szkołach? W placówkach edukacyjnych. Właśnie celem rozwiązania systemowego i jednoznaczności, czytelności, przejrzystości działań organu prowadzącego przygotowaliśmy regulamin remontów dotyczący potrzeb wnioskowanych przez dyrektorów i ten regulamin określał, że dyrektorzy do końca września przedstawiają potrzeby remontowe. Potrzeby remontowe były zawsze zgłaszane do końca września. Przy uchwalonym budżecie, przeważnie to był listopad bądź też grudzień, tam były zapisane zawsze środki na remonty. I tu właśnie był ten problem. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. To było ostatnie pytanie. Tak. Bardzo dziękuję. Jest pani do dyspozycji strony przeciwnej. Pani dyrektor, jako że szanuję też pani czas, wolę tutaj być z nami. Proszę odpowiedzieć właśnie jedno pytanie. Pani skarbnik stwierdziła 2 miesiące temu, iż nasza oświata, białostocka oświata, jest jedną z najdroższych w kraju. Proszę powiedzieć, z czego to wynika? Stwierdzenie. Oświata białostocka plasuje się w tych rankingach, a miałam okazję je właściwie bardziej w analizach z poziomu metropolii widzieć, dotyczących 12 największych miast. Mieści się gdzieś tak około, z tego co ja wiem, na pewno nie jest najgorszy. No może tak spróbujmy, że nie jest na pewno najgorszy. Która pozycja na tym 12? Oscyluje na której pozycji? Myślę, że po 9. Jestem wzrokowcem. A względem na jednego mieszkańca, jeśli chodzi o koszty białostockiej oświaty wśród 12 metropolii około 9. pozycja. Na jednego mieszkańca, jak to wygląda, to ciężko obliczyć, natomiast to może takie dane Pani Dyrektor mieć. Takie dane Pani posiada na mieszkańca? Ja wiem tylko tyle, że budżety w ostatnich latach oświaty to był poziom 550 milionów, a mieszkańców 280 tysięcy. 280 tysięcy? A w szkołach 50 tysięcy publicznych i około 5 tysięcy. Szczegółowe dane są, nie jest w stanie percypować, także Pani mecenasie ogólne proszę pytania. Jeśli będą potrzebne jakiekolwiek analizy, to proszę przedstawić i złożyć w formie dokumentów. Już Pan, dziękuję. Pan pełnomocnik, czy ma pytania? Dziękuję. Bardzo dziękuję za Pani i oczekiwanie, i aktywność. Jest Pani wolna, może Pani się Jeśli mogę dodać, oświata białostocka jest rekomendowana w całym mieście białostockim. Sąd też brał udział w tej oświacie, w tych latach, o których Pani wspominała i obecni tu. Dziękujemy raz jeszcze. Do widzenia. Mówiliśmy, czy wiecie Państwo chwilę przerwy, czy nie? Mieliśmy do przesłuchania wszystkich świadków. Teraz pojawiły się nowe okoliczności, które może na początek są spytać, jakie zasadniczo wnioski dowodowe formułuje strona powodowa i strona pozwana. Może od tego zaczniemy. Ja bym w sądzie do przesłuchania strony. Żadnych więcej wniosków dowodowych z dokumentacji, źródeł osobowych i innych poza stronami? Pani pełnomocnik, Pani dotychczas nie wypowiedziała się precyzyjnie, przynajmniej sąd tylko znalazł takie odniesienie ogólne. Może tak. Pełnicy pełnomocności do przesłuchania stron. Przecinek, żadnych wniosków dowodowych nie zgłasza. Na pytanie przewodniczącego. Otóż w piśmie z 15 marca doręczonym stronie przeciwnej na rozprawie 20 marca wskazała Pani na porównanie wynagrodzenia powoda do poprzednika. Jeden ze świadków, zastępca prezydenta Poliński, odniósł się do własnego wynagrodzenia. Czy dysponuje Pani możliwością wskazania sądowi danych? Nie muszą być to dane szczegółowe, mogą być w widełkach, poziom orientacyjny, około, tak? Czyli wynagrodzenie prezydenta miasta Białegostoku przy ustalaniu wartości przedmiotu sporu zostało dość precyzyjnie zliczone. Sąd chciałby wiedzieć, jakie jest odniesienie tego wynagrodzenia do zastępców i do osób pełniących kierownicze stanowiska, więc chodzi o dyrektorów departamentów, nie będziemy już niżej schodzili. Dysponuje Pani taką możliwość? Oczywiście. Pełnomocnik powoda na pytanie przewodniczącego odnośnie poziomu wynagrodzenia zastępców prezydenta miasta i osób na kierowniczym stanowiska dyrektorów departamentów. Pełnomocnik wskazuje, iż może takie zestawienie przygotować. Tak, w sensie tylko mam nadzieję, że nie muszę tego przygotować na jutrze. Czas ustalimy za chwilę. Takie zestawienie może przygotować. Jaki termin Pani byłby potrzebny? W seksie ja rozumiem, że do dopuszczenia tego dojdzie poza rozprawą, tak? Już po przesłuchaniu, także czy jest możliwość przygotowania tego na dzień zajęcia ostatecznego strony, nie, pewnie wcześniej. Może przygotować w zakreślonym terminie. Zaraz zakreślimy termin. Panie sądzie, ja odnosząc się do tego dowodu wskazanego przez sąd, chciałbym stwierdzić, iż każdy prezydent składa oświadczenia naukowe, one są dostępne w... Można dostać. Tak, zasadniczo Państwo pełnomocnicy. Sąd chciałby umożliwić Państwu zrealizowanie przesłuchania stron. Chciałby sąd umożliwić ewentualnie złożenie stanowiska, czy to pisemnego, najlepiej byłoby pisemnego z jakąś dokumentacją, abyście się wzajemnie zapoznali. To znaczy sąd widzi takie rozwiązanie organizacyjne, jeśli mamy jutro 25 kwietnia, jeśli każda ze stron miałaby 3 dni, to 2 maja, jeśli Państwo byście się wzajemnie wymienili dokumentacją, komplementami, to sąd by mógł wyznaczyć termin rozprawy na 5 maja, zaraz weryfikujemy dostępność sal, na ostateczne stanowiska stron, tak? Czyli do 2 pracujemy nad swoim stanowiskiem, wymieniamy się i zapoznajemy się ze stroną przeciwną, żeby nie było w jakiś sposób nieznajomości tabel dla Pana lub też jakiegoś dokumentu dla Pani pełnomocnej. I wtedy sąd z cierpliwością wysłucha Państwa wystąpień końcowych, które będą w przekonaniu sądu przygotowane na miarę dostępu do akt, na miarę wielu wątków, które są poruszane, gdyż sąd rozumie, iż staramy się koncentrować materiał dowodowy, no ale nie możemy pozbawić się dostępu do materiałów i analizy tych materiałów. A więc za chwilę sąd zakreśli te terminy, jeśli uzgodni z pełnomocnikami, ale sąd chciałby jeszcze rozwinąć tę kwestię Pani Pełnomocnik. To są pracownicy urzędu. Czy chciałaby Pani również przedłożyć zestawienie odnoszące się do poziomu wynagrodzeń innych prezydentów, burmistrzów, wójtów? Przy czym w zestawieniu, jeszcze raz są podkreślone, chodzi o jakąś analizę globalną, precyzyjną całej Polski. Czy to przykładowe porównanie? Sąd tę kwestię poruszył na rozprawie 20 marca, ale Pani Pełnomocnik nie skorzystała z tej propozycji, przynajmniej w nagraniu. Zostało to odnotowane dokładnie 20 marca i teraz jest pytanie, czy Pani byłaby w stanie uzupełnić o wynagrodzenia w jednostce i zewnętrzne. Dobrze. Zestawienie, pan wskazuje, że takie zestawienie może przygotować z określonym terminem w odniesieniu do pracowników urzędu, jak również zewnętrznie do poziomu wynagrodzeń innych prezydentów, burmistrzów czy wójtów. Teraz jeszcze, jeśli już Pan jest przy głosie, sąd potrzebowałby to pytanie zada są dla Pana Pełnomocnika. Sekundeczkę. Do 2 maja Pani by zdążyła przygotować te zestawienia? To jest około tygodnia czasu. Mając na uwadze... Cały pełny tydzień bieżący. 1 maja by Pani pełnomocnik... Sąd zaproponował jakieś terminy, tak, no i patrzy tutaj Pani pełnomocnik też jakby tak traktuje ten temat. Nasza strona, no, mamy na uwadze, że są wnioski, pewne święta. Cóż Pan proponuje? Okresie, no i żeby jednak to nie było tak, jakby gdzieś tam na szybko, żeby ten termin... Najbliższy termin wolny sąd ma 10 lipca, bądź też 3 lipca. Sąd się obawia, że w najbardziej prosty sposób pogubimy wątki. Uczestniczymy teraz dość intensywnie, analizujemy dokumentację, sąd zaznacza. Na chwilę obecną rozprawy w sądzie, w którym Państwo uczestniczycie, odraczane są, zaraz precyzyjnie Panu powiem, żeby tak, 10 lipca. To jest czas, godzina 13, jest pierwszą godziną 10 lipca. Możliwości techniczne sądu, tak? To jednak wskazujemy, że tutaj to jest nasz wspólny wniosek, także jest dużo tych wątków. Na równych prawach. Jeśli Pani mecenas miałaby czas z przygotowaniem, oczywiście, na do 2 maja, około tygodnia, Państwo również. Na sąd sobie by chciał zabezpieczyć już tylko 2 dni, 4, 5. Rozumiemy? Czyli... Wysoki Sądzie, ja chciałbym dodać, że... To jest realne... Wysoki Sądzie, ja bardzo przepraszam, czy my w tej chwili rozmawiamy o zestawieniu, czy już o podsumowaniu końcowym? Pani Pełnomocnik, zaraz, powiem. Terminie 2 maja. Teraz mówimy w terminie do 2 maja, jeśli Pani by w terminie 7 dni przygotowała zestawienia, to druga strona mogłaby się niewątpliwie z nimi zapoznać, a za chwilę sąd spyta, czy strona pozwana składa wnioski odnośnie jakiegoś zestawienia, dokumentacji, chce jeszcze coś przygotowywać, składać wnioski, czy widzicie panowie potrzebę, czy już zostały wszystkie dokumenty i osoby przeanalizowane, jak stanowisko strony pozwanej, sekundkę, jak po stronie pełniących pozwanego, czy również przychyla się pani do wniosku zgodnie z naszym planem przesłuchanie w charakterze strony prezydenta. Tak, jutro niech będzie. Tylko nie wiem, czy to będzie przewodniczącym, czy już wiemy. Przewodniczący, nie, przewodniczący jest ten sam. Osoba. Nie, z ustaleń prezydenta Rafała Rydzickiego wynikało, że zmiana miała nastąpić na stanowisku szefa klubu jedynie. Przewodniczący jest ten sam. Aha, to zmiana sąd nie zorientował się. Tak, jakaś formalna, w sensie nadal Mariusz Gromko pełni funkcję przewodniczącego Rady Miasta. Mamy to oczywiście do wniosku o przesłuchanie stron w dniu jutrzejszym, wskazując, iż tak zostało ustalone. Jest uprzedzony pan Gromko. Jest. Tak zostało ustalone i przewodniczący Gromko stanie się. Nie. Mariusz. Przewodniczący Mariusz Gromko w dalszym ciągu jest przewodniczącym klubu PiS. Chyba, że oczywiście nie wiem. Ewentualnie zmiana, a pan ma to zmianę? Nie, on jest przewodniczącym Rady Miasta Białystok i tym samym... Przepraszam, przejęzyczył się stąd. Chodziło o przewodniczącym Rady Miasta Białystok odnośnie struktur władz lokalnych. Być może, czy wie pan, nastąpiła zmiana? Nie ma wiedzy. Zaskoczony jestem. Przewodniczącym Rady Miasta Białystok. O zmianach we władzach lokalnych nie ma wiedzy. Nie ma wiedzy. Dobrze. Czyli mamy zaplanowane na dzień jutrzejszy przesłuchanie prezydenta i przewodniczącego Gromko. Z tego, co sąd sugerował, aby osoby miały swobodę wypowiedzi, państwo swobodę zadawania pytań, mamy przeznaczony cały dzień. Żadnych wniosków dowodowych nie zgłaszam. Zgłoszę, Wysoki Sądzie. Chciałbym zgłosić wniosek dowodowy, a to wniosek był już zapowiadany podczas ostatniego tygodnia. Wniosek w sądzie. Głównie sprawa dotyczy protokołu z sesji Rady Miasta w punkcie dotyczącym obrony prezydenta przez radnych Prawa i Sprawiedliwości. O dopuszczenie dowodu z Panie protokolem, proszę zadzwonić do informatyków, aby przybyli na salę 30. Na 30. salę z uwagi na problemy z odtworzeniem płyty. Już jest w porządku. Sprawdzimy. Dzień dobry, Mariusz Gromko, z sali 30. Część dokumentów, które właśnie są we wniosku, są zaraz sprawdzimy płytę, a w międzyczasie zgłaszam wniosek o zgłoszenie dowodu z nagrania na płycie CD. Chodzi o... co tu jest? To jest protokół z sesji. Chodzi o uchwalony protokół z sesji Rady Miasta Białystok zgodnie z treścią wniosku z dnia 30 maja 2016 roku. 30 maja 2016 roku. Czy dysponujecie państwo dokumentem pisemnym, czy nie? Pisemnym, owszem, jest dokument pisemny, tylko że to już Biuro Rady Miasta posiada taki protokół i musiałbym na wniosek, na mój wniosek. Rady Miasta sąd zobowiąże do pani mecenas, bo pani mecenas reprezentując pana prezydenta, niewątpliwie Biuro Rady Miasta, pan powiedział, czy Urzędu Miasta? Biuro Rady Miasta. To jest, ale to jest organ podległy również prezydentowi miasta. Gdzie jest dokument zdeponowany? W urzędzie? Gdzie to jest? Czy w biurze? Nie, w Biurze Rady Miasta. Biuro Rady Miasta mieści się przy ulicy Słownickiej, w tym samym budynku, tylko że na innym piętrze. Sąd w takim razie zobowiąże pana mecenasa do złożenia podpisu dokumentu. Zaraz ustalimy. Chodzi o uchwalony protokół sesji Rady Miasta dnia 30 maja. Wskazuje, iż protokół pisemny zdeponowany jest w Biurze Rady Miasta. opinia nie jest potrzebna sądowej komisji rewizyjnej, bo jest w formie papierowej. Zarządzenie prezydenta z dnia 31 marca. O co chodzi z tym zarządzeniem? Jest zarządzenie w sprawie wykonania budżetu, realizacji budżetu. To jest zarządzenie, na podstawie którego też opinia rewizyjna wyprowadzała wnioski w sprawie... Jest w formie papierowej czy nie? W formie papierowej ono było załączane tylko w jednym egzemplarzu. Podpis opinii komisji rewizyjnej złożony został do akt przy piśmie z 31 marca. Tak, przy piśmie z 31 marca. Natomiast pani pełnomocnik nie mogła odczytać już na płycie złożonej. Sąd też nie mógł? Nie, to zobaczymy, czy dzisiaj się uda. Bardzo proszę, jakby pan pomógł. Nie możemy otworzyć płyty. O, teraz się otworzyło. Otworzyło się, przepraszam. Zobaczymy, może jak pan wszedł, już się otworzyło. Proszę zobaczyć, jak informatyk działa na sprzęt sądowy. Uchwały RIO to są inne niż te, które są złożone, panie pomocniku? Uchwały RIO to są inne niż złożone? Podobnie uchwały RIO. Otwiera się, czy się nie otwiera? Może zawirusowana płyta, panie pomocniku? Nie wolno w sądzie. Informatyka. Oddziału informatycznego nie może poradzić tą płytą. To nie działa. Płyta się nie wyświetla. Może na moim komputerze spróbować. Prawdopodobnie niewłaściwie odtwarzacz państwo mają. Tylko publicznością nie może pan włączyć się w organizację procesu. Musiałaby publiczność zamienić się sądem. Rozumiem, panie sędzio, ale to kwestia techniczna. Niewłaściwie odtwarzacz, brak kodeków w odtwarzaczu najprawdopodobniej, bo jeżeli to są nagrania z sesji Rady Miasta, je odtwarzam też. To jest aspekt funkcjonowania sądu. Nie może publiczność, dziękując za dobrą wolę, ale nie możemy, drodzy państwo, korzystać z jakiegoś jeszcze sprzętu. Rozumiem. Kodeki czy nie kodeki, płytka jest niewykrywana. Za chwileczkę, pani mecenas, niech pan mecenas, pan gorący. Spróbujmy, może się otworzy na innym. Panie pomocniku, ale niepotrzebnie przedłużamy sobie czas, kiedy tak naprawdę dysponuje pan wersją papierową. Przewodniczący stwierdza, iż wobec problemów z otwarciem płyty CD proszę spróbować, no ale jak sąd nie będzie mógł przeanalizować płyty CD, to cóż to darzy na innym komputerze. Sprzęty mamy jakie mamy, płyta jest jaka jest, każdy widzi, że nie można jej otworzyć. Panie pomocniku, wobec problemu z otwarciem płyty CD, w jakim terminie pan przedłoży pisemnie brakujące dokumenty? Do końca zobowiązano pełnomocnika do złożenia wersji papierowej. Panie informatyku, sąd i tak nie będzie tutaj mógł tego otwierać, bo potrzebuje na sprzęcie tym, na którym analizuje pliki, także sąd musiał nocować tu na sali rozpraw, co nie chodzi w rachubę. Płyty sądowe, problem jest z ich otworzeniem, bo zostało robione dobrze. Nie jest. Nie może sąd otworzyć. Tu może czy nie może? No może nie chciałbym spróbować, ale pani... Zamieszanie się pojawiło z płytą. Cofamy do zamieszania. Czy pan cofa w takim razie? Cofam, dostarczę płytę. W tym miejscu przewodniczący zwraca, proszę zwrócić pani informatyku, udać się do swoich obowiązków, bo mamy też się nie wykrywa. Sprzęty wymiaru sprawiedliwości nie są w stanie sprostać. Zwróci sąd, nie jest w stanie odpowiedzieć. Przewodniczący złożenia wersji papierowej zwrócono płytę CD. Zwrócono płytę CD, nie będzie pani musiała próbować. Zwrócono płytę CD pełnomocnikowi z uwagi na niemożliwość otwarcia. Można spróbować? A tu mamy jasność, nic się dalej nie bawimy, drodzy Państwo, bo już cały dzień jesteśmy na sali. To był wniosek odnośnie dokumentacji. Do końca tygodnia Pan przedłoży dokumentację. I to był jedyny wniosek. Pełnomocnik pozwanego żadnych innych wniosków dowodowych nie zgłasza, a Pani pełnomocnik oponuje dokumentacji z protokołu tradycyjnego do Pani. Pełnomocnik powoda oponuje zezwoleniu na złożenie odpisu. Odpisu protokołu. Odpisu protokołu posiedzenia sesji Rady Miasta. Odpisu protokołu posiedzenia sesji Rady Miasta z dnia 30 maja 2016 roku. Rady Miasta. Punkt dotyczący skarg mieszkańców 30 maja 2016. Dziękuję, opozycja zapisana. Pani pełnomocnik, panie pełnomocnicy. Wysoki Sądzie, bardzo przepraszam, jeszcze chciałabym po przemyśleniu zgłosić jednak wniosek o dopuszczenie do wyrobu ze sprawozdań z kontroli. Powoda. Po przemyśleniu. Pełnomocnik powoda. Po przemyśleniu zgłaszam wniosek o dopuszczenie do wywodu z dokumentacji kontrolnej w zakresie funkcjonowania spółki miejskiej Stadion Miejski Spółka ZO. Czy ta dokumentacja nie została na ten protokół kontrolny i dotyczy jakiej analizy? Wysoki Sądzie funkcjonowania spółek, natomiast ja bym chciała złożyć Wysoki Sądzie bardziej szczegółowe dokumentacji z kontroli spółki miejskiej Stadion Białystok. Miejski Stadion Białystok. Dziękuję. Panowie pełnomocnicy oponują? Tak? Nie, Wysoki Sądzie. Pełnomocnik pozwanego przychylać. No to teraz ostatnia kwestia, cały czas rzeczywiście się zwracał sąd do Pani pełnomocnik odnośnie terminów. Teraz Panowie, jest Panów dwóch. Mamy dzisiaj 24 kwietnia. Proszę spocząć, doprawdy są, proszę skierować mikrofony, aby tylko wypowiedzi były. Sąd wskazuje, iż terminy na jutro został zaplanowane przesłuchanie sprawy. Są terminy bardzo odległe. Z uwagi na możliwość zmiany planów też sądu. Sąd nie przewidywał sesji w terminie 2-5 maja, ale aby umożliwić Państwu z jednej strony analizę materiału dowodowego, sąd sam spostrzegł, że przesłuchanie trzech świadków w piątek było na tyle absorbujące, że sąd też potrzebuje czasu. Dziś kolejna porcja kilku świadków. Mamy nagrania, mamy skrócony protokół, mamy notatki własne. Sąd w dobrej wierze sugeruje, aby każdy miał po jutrzejszym dniu możliwość kilku dni na analizę, a następnie przygotowanie do wystąpień końcowych. Sąd też chce się przygotować do zakończenia tego postępowania w ramach swoich notatek i z racji tego, iż terminy od tygodnia 8 są po 3 razy w tygodniu sądzi, nie jest w stanie jeszcze kolejne terminy dołączyć, jest możliwość wyznaczenia terminów po 3 dni też dostępu do akt dla każdej ze stron od dnia jutrzejszego. Podzielicie się Państwo, czy strona powodowa jako pierwsza, czy strona pozwana jako pierwsza, z dostępem do akt 3 dni. Nagrań sąd może Państwu udostępnić, wydać, abyście Państwo słuchali we własnym zakresie, bez potrzeby przeglądania dokumentu, bo stąd zakłada, że tą dokumentację Państwo macie. A więc biorąc pod uwagę dobrodziejstwa techniki, możliwość wydania odpisu protokołów, sąd uważa, że po 3 dni dla jednej strony, dla drugiej strony i 2 dni dla sądu mieścimy się na zakończenie procesu 5 maja. Bez ryzyka po prostu zapomnienia pewnych okoliczności czy konieczności ich powtarzania wystąpieniach końcowych. Sąd chciałby znaleźć dodatkowy termin dla pełnomocników stron na wystąpienia końcowe, na naradę nad wyrokiem i na ogłoszenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Sąd będzie chciał też pewne wątki uporządkować, przykładowo kolejność uchwał RIO. Raz jest to uchwała, raz to jest opinia, raz to jest kolegium, raz to... I to wymaga pewnego przygotowania. Tak? Czy takie rozwiązanie wchodzi w rachubę? Tak, najbardziej. Przewodniczący proponuje pełnomocnikom zagwarantowanie dostępu do akt dla każdej ze stron w wymiarze 3 dni oraz na żądanie wydanie odpisu protokołów utrwalonych w formie elektronicznej. Nie ma możliwości transkrypcji, to rozumiecie Państwo. To by trwało kilka tygodni. A więc po jutrzejszym protokole, jeśli taki wniosek pełnomocnicy złożą, sąd nie widzi przeszkód, aby z dnia 20 marca, 21 kwietnia, 24 i 25 kwietnia, żebyście Państwo otrzymali po 4 płyty CD utrwalonego protokołu. Tak? Jeśli we wtorek, 25, Państwo byście otrzymali odpisy, Pani protokolant, proszę w miarę możliwości informatyków, może w dniu jutrzejszym, porannych, żeby dla każdej ze stron odpis płyty. Jest to żądanie. Tak, to takie żądanie ustalamy, że płynie. To wtedy do 2, jeśli Państwo złożycie wszelką dokumentację do dnia 2 maja, jeśli Państwo złożycie do 2 maja wszelką dokumentację, dzień 3 maja jest dniem wolnym, sąd by zablokował ten akta 4 i 5. Umawiamy się na finał sprawy. 5 maja. Takie rozwiązanie pasuje, jeśli chodzi o Państwa? Tak, Wysoki Sądzie, wystąpienia. Wysoki Sądzie, można prosić o ustalenie tego terminu do 8 maja? Nie bardzo. Są inne terminy, doprawdy. Weekend majowy troszeczkę koliduje. Niewątpliwie, ale wystąpienia Państwa, one w jakimś zakresie pokrywają się z argumentacją, którą Państwo macie przygotowaną, tak? Dwukrotnie strona przeciwna składała odpowiedź na pozew, Pani pełnomocnik też pozew, sprecyzowanie z 15 marca. A więc tu Państwo jesteście przygotowani. Bardziej sąd chciałby umożliwić te zestawienia, żeby Pani pełnomocnik miała do 2 czas na zestawienia, a tutaj, żeby ktoś, kto jest odpowiedzialny za funkcjonowanie biura, nie był ustawiany z dnia na dzień, tylko żeby do 2 te dokumenty wpłynęły do godziny 12. Do godziny 12 przewodniczący zwraca uwagę na obowiązek złożenia wszelkiej dokumentacji do dnia 2 maja do godziny 12. Możliwość wydania odpisu do godziny 12, możliwość wydania odpisu protokołu w formie elektronicznej w dniu jutrzejszym. Wszystkie płytki otrzymacie Państwo w dniu jutrzejszym. Czy w związku z tym nie wiem, są. Okay. Jak zawnioskujecie Państwo, i o to wnioskują pełnomocnicy, tak, dzisiejszym pełnomocnicy wnioskują, są Państwa na reprezentację dzwony od Pani pełnomocnicy. Niepotrzebnie już chyba to zmęczenie się wszystkim udziela. W formie elektronicznej, kropka, pełnomocnicy wnoszą o przygotowanie na koniec postępowania w dniu 25 kwietnia odpisów protokołów w formie elektronicznej dla każdej ze stron. Z każdej protokołu, tak, to jest 24 protokoły, tak, 4 po 4 płytki. Przewodniczący proponuje ustalenie terminu na zajęcie stanowiska końcowego stanowisk końcowych stron na dzień 5 maja czasu Państwo będziecie potrzebowali na stanowiska? Pani mecenas, ile Pani potrzebuje na wystąpienie podsumowujące? Pan mecenas również? Pan mecenas również? Tak, myślę, że łącznie. Około 2 godzin proponuję zatem godzina 9. Dobrze. Sąd postanowił. Około 2 godzin. Sąd postanowił rozprawę odroczyć. Przepraszam, jak rozumiem te dokumenty drugiego, to sąd też pozwala na ewentualne złożenie pisma. Tak, jesteście Państwo profesjonalistami, a więc się wymienicie. To się wymienicie już poza sądem, a więc rozprawę odroczyć do dnia 25 kwietnia. Godzina to jest 8:30 celem przesłuchania stron. Obecnie o terminie zawiadomieni. Proszę przypomnieć osobom, które zostały wezwane pierwotnie, o terminie zawiadomieni i zobowiązani do przypomnienia o wezwaniu prezydenta Tadeusza Truskolaskiego i przewodniczącego Rady Miasta Białystok Mariusza Gromko. Nie przekręcił sąd nazwiska? Nie. Przewodniczącego Rady Miasta Mariusza Gromko. Punkt 2. Ustalono termin odroczenia rozprawy na zajęcie stanowisk końcowych na dzień 5 maja, godzina 9. Sąd przewiduje od 9 do 11 Państwa stanowiska, 11-12 trudno przewidzicie czasu narada składu sądu i ogłoszenie wyroku, tak godzina około 12-13, jeśli się ten tam plan powiedzie. Czy jeszcze jakieś wątpliwości? Sala 30 ta sama, jeszcze zobowiązano pełnomocnika powoda do złożenia, może pełnomocników stron do złożenia ewentualnych zestawień bądź odpisów dokumentów, tu chodzi o szczególnie o ten odpis uchwały, bądź odpisów dokumentów do dnia 2 maja, godzina 12. Dowód przeprowadzić poza rozprawą, uznając ją za zbędną w tym zakresie. Uchwałą, czyli to, co Pan sobie życzył w zakresie protokołu, a Pani to, co Pani życzyła sobie w zakresie kontrolnych dokumentów bądź zestawień dotyczących komisarza. 2 maja, godzina 12. 5 maja, godzina 9. 25 kwietnia, godzina 8:30. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo.